Siemano, mamy rano, 16 września. Jesteśmy na działce o powierzchni 13 hektarów. Nowa dzierżawa, kolejna. Tutaj była samosiejka żyta. Można zauważyć, zostało skoszone coś. Dość wysoko, nie jest źle. Mamy delikwenta do wydobycia. O. A my nie mamy młotka. Bardzo niedobrze. No i orzemy sobie. Działka 13 hektarów. Niedługo dobiegnie końca. No tutaj jest najdłuższy odcinek od drogi, bo tam jest sklina, więc krótkie. Ale zaoraliśmy już około 9 hektarów od rana. Mamy aktualnie godzinę, już wam mówię, 11. Jakoś chwilę po 7 na polu byłem, 7:10, jakoś tak, dzisiaj szybko wyjechałem przed 7 z gospodarstwa, więc tutaj daleko nie mamy na te pole, dużo robota idzie. Tu jest lepsza ziemia, tam jest piach, z tyłu piach, tu dobre, także jakoś to będzie, wapno przyjechało, także będą chłopaki w niedługim czasie rozsiewać to. I tutaj jest pole po życie. Może wyjdę wam pokażę, zademonstruję. O, akurat jest. Pełno jest takich na polu plam. Telefon wezmę na wypadek, jakby ktoś dzwonił. Magnumik na razie chodzi poza EHR-ami, hydrauliki. EHR-1 wykorzystujemy do szerokości. Plus chodzi dobrze, minus bardzo powoli. Nie wiem, czy blok zaworowy, czy co. Raczej to nie jest wina pompy, bo trójka i dwójka i czwórka chodzą bardzo dobrze. Ciśnienie pompa daje, wszystko obraca, więc gdzieś pewnie będzie z bloczkami problem. Albo gdzieś może z cewkami, nie wiem jak to tutaj w ogóle jest. Czy on ma jakieś cewki? Raczej ma jakieś cewki od załączania. Także trzeba będzie zainteresować się, żeby to wszystko usprawnić. I dwójka przestała też w jedną stronę obraca, a w drugą nie daje ciśnienia. Tak samo minus nie daje ciśnienia, więc lipa. Trzeba poprzekładać, tam trochę mam nie pod ręką. No ale już się przyzwyczaiłem, także robota idzie. Idę wam właśnie pokazać. Tak jak widzicie, smaru nie żałujemy nigdzie. Ma być. Ma być, widać, że było smarowane. Także tutaj ogólnie dzierżawca, o, mamy. Mamy delikwentkę. Jest pełno tego. Tutaj było bezorkowo robione. Nie wiem ile tutaj była bezorka, ale chyba z 5 lat na pewno. No i też tutaj to jest ugór samosiejka, ale jest pełno gniazd mysz. Zobaczcie, jest pełno. Zobaczcie, ile one schomikowały na zimę sobie. Jest tego na całym polu. Co chwilę jest gniazdo takie. Kruki, wrony, nawet mewy, myszy nie są w stanie zjeść, połknąć. Ale kruki to po prostu tak się najadają, że zobaczcie, stoją, nawet nie mogą wzbić się niektóre w powietrze. Także no, zjadły dość spore ilości gryzoni. No, po bezorce niestety te myszy są zakopywane, nie są wyrzucane za bardzo na wierzch. Ta populacja po prostu zostaje. Te nory też tymi łapami są mijane. Nie wszystko jesteśmy w stanie po prostu zniszczyć. A tutaj pługiem orzuć na te 25, one głębiej tych nor nie mają. Po prostu wyrzucamy to na wierzch i populacja jest zmniejszona. Oczywiście zawsze coś przeżyjemy, nie ma, że 100% jesteśmy w stanie zrobić, ale to są właśnie zalety orki. Właśnie walka z myszami w uprawie bezorkowej. Jest to temat trochę trudniejszy. Wiem, że stosują ci, co stosują przykładowo uprawę pasową albo typową bezorkę, że po polu jak widzą jakieś plamy, że coś się dzieje, ginie, czy tam uprawa, nie wiem, zbożowa czy rzepak,
jeżdżą, wysypują trutkę. Ja na to nie mam czasu, więc u nas uprawa mieszana. Trochę pługa, więcej bezorki w tym roku ze względu na te płatności bezpośrednie do uprawy bezorkowej, ale to tak wyszło teraz, że w ogóle będzie mniej chyba jak do orki, bo wszyscy się napalili na tą bezorkę, każdy poskładał i guzik z tego wyjdzie, miało być 400 zł, a jak będzie 100 zł do hektara dodatku za to, że wpisaliśmy bezorkowo i będziemy robić bezorkowo, także no zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Tu kolejne gniazdo było, także jest mnóstwo tego. Mnóstwo, jeszcze raz mnóstwo, no pięknie się orze. Zobaczcie, stół. Jest bajka. Są miejsca, że jest twardo. O, tutaj ziemia jest fajna, nie jest jakaś glina, ale jest to, przepraszam, rodna, trzecia klasa. Tam jest czwarta i piąta. Nie wiem, czy jest tutaj szósta, bo coś GeoPortal, ostatnia aplikacja, nie pokazuje mi tutaj na Myśliborzu bonitacji. Numery tylko działek i granice. Bonitacja po prostu zniknęła. W Lubuskim już tam na Lubiszynie bonitację GeoPortal pokazuje i tam dalej na Cicińsku. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Także ore ore. Ładnie pracuje silniczek. Trzeba będzie porobić te bloki zaworowe, a tak ogólnie na chwilę obecną skrzynia, silnik, brzytwa. Tam jak orałem, jak było ponad 30 stopni, w słońcu nawet jak gdzieś tak tata ma piec, pokazywał 50 stopni na ścianie termometr, to potrafił łyknąć oleju, ale niedużo, 300 na 3 dni, czyli setkę dziennie. Nic nie dowylewaliśmy, bo ma prawie maksa, więc zaraz się szykuje zmiana, więc od zmiany do zmiany. Tam nikodem chyba pół litra mu dolał, bo ileś tam, nie wiem dokładnie ile. Ja mu nie dolewałem nic. Także wsiadamy i ruszamy. Co moi mili państwo, może polatamy dronem? Nie będziemy w kabinie za dużo gadać, tylko pod te gadanie rzucimy ujęcia z drona. Co wy na to? Może takie udogodnienie? Może nieco każdy odcinek, ale raz kiedyś. Powiem wam, że jak nie miałem drona, znaczy się miałem drona, ale tam coś, ten Phantom duży nie mógł wystartować, albo po prostu był problem z gimbalem ponownie, więc się nie bawiłem w jego naprawę. Tam i tak go wyszedł do naprawy na zimę. Kupiłem sobie drona takiego poręcznego i się nie chce latać nim w ogóle. Także nie pitolmy do góry. A więc wystartowaliśmy, drodzy widzowie, i pokażę wam nowe pole. Tutaj jest 310 i Vary Diamant Lemken 7 Skip. Orzemy w rozstawie tutaj na 50 cm. Pokażę wam nowe pole, jak wygląda. Miałem z początku orać tu od lewej strony, od drogi, ale z racji z tego, że od drogi jest trochę wyżej i całe pole ma skłon do prawej strony, żeby jakbyśmy zaczęli od drogi, byśmy musieli naorywać na górę, a może nie sztuka, ale rozum i rozsądek podpowiada, że górę zawsze zorywujemy, jak mamy możliwość, tym bardziej jeżeli mamy pług obrotowy, możemy sobie na to pozwolić, bo wtedy nie musimy skupiać uwagi, drodzy widzowie, na jakość tej orki, bo ona zawsze wyjdzie nam dobrze, bo z góry ziemia się sypie pod górę. Tutaj tym pługiem nie byłoby problemu, bo mamy regulację pierwszej skiby, szerokość orki, także tutaj byśmy sobie poradzili normalnie, ale wiadomo, po co męczyć się głowi, tak to z góry mamy pięknie wszystko zaorane. Naprost, tu od drogi fajna ziemia, po prawo, tak jak mówiłem w pierwszym ujęciu z rana, o tam klin, to jest piasek, co będzie się rodzić, to nie wiem, tu na środku, gdzie kruki latają, są takie przepłony też, a tu już na prawo wszystko nawet widać gołym okiem, ziemia tak nie przesycha, wiadomo, też jest później zaorana, ale widać, że jest dobra, nie ma jakiejś martwicy, nie worywujemy, po prostu jest trzecia klasa, także tutaj zaraz wam pokażemy, pokażę z zewnątrz, czy Magnum kopci po wymianie wtrysków, czy nie kopci. Ja mówię, że nie kopci, mam sprawdzone, ale chcę, żebyście wy też to po prostu zobaczyli. O, pod kątem, żeby było ładnie widać. O, pyk. I cała naprzód.
startujemy z 8 biegu, puk zanurzony, delikatnie musi, ale teraz zobaczcie, nic się nie dzieje, nie ma żadnego jakiegoś niepożądanego dymu, nierównej pracy, wszystko pracuje tak jak powinno być. Także teraz troszkę polatamy. Orka dla ciekawskich wykonywana jest na głębokość 25 cm, tak aby po prostu pług nie wyskakiwał nam. O, ładnie tutaj wszystko dorzuca nam, także elegancja Francja. Jeździmy do 10, nawet może nie 10, 9,5 na godzinę, nie pali mi się, także nie ma co wariować. Tutaj sobie drona zatrzymam i sobie pozwolę, że sobie nawrócę. Tutaj taka góreczka jest, mimo że jest piasek, troszkę glinki, przeplatana ta ziemia tutaj jest, no to po prostu ten pług, widzicie, twardo jest, góra była, bezorkowo też podejrzewam, że bezorkowca się wypłycało, jak tutaj było robione. No i stąd taki efekt, a nie inny. Jest twardo, jeżeli chodzi o wilgoć, to tutaj była desykacja jakieś 3 tygodnie temu, pes zwalczony, ale jeżeli chodzi o żyto, to po prostu powychodziło i pole robi się zielone. Może poczekajcie na chwileczkę, gdzie ten dron jest? Jest dronik, wszystko działa. Tutaj tak brzydko to wyszło. Musimy najechać, no pług wyskoczył, nic nie poradzimy. O, znowu wyskoczył, możecie zauważyć. Nie cofam, nie tracę czasu. Talerzówką się wyrówna. O, już się zagłębił. Ciekawe, kiedy jakiś ptak uderzy w drona. Tutaj był kamień po lewo, jak możecie zauważyć. Kawał kamienia. Ale się ptactwa nazbierało. A wiecie czemu są mewy? Bo to nie jest orka nad Bałtykiem, jak w Danii, ale orka przy jeziorze. I siedzą na wodzie i przyleciały się najeść na śniadanko. Także teraz może coś wrzucimy, podkład muzyczny i jeszcze dla ciekawskich, średnie spalanie to jest 16-17 litrów na hektar. Przypominam, orka, nie schodzimy poniżej 25 cm, jeżeli chodzi o głębokość. No pay, no gain. Sweet buddies, I'm just listening. No way, no way. Can't ever do no shit. The way I get so kind, the way I feel this time. To be on the cusp, surrendering for the sound. I'm not sure she'd change. I wish she'd think you don't care. I wish she'd change. I'm on the touch. The end is all in the shop. I'm okay.
Za braci, których zabrał czas, za chwilę, który żył w nas. Nad ranem głos jeszcze raz, jeszcze raz. Za siostry, które zabrał czas, za chwilę, które żyją w nas. Nad ranem głos jeszcze raz, to się nie kończy. Okej, pachniesz w pieniądze Dior. God damn, zwaniasz nas przez jutro syrop. No way, baby, to nie tylko na sezon. Jesteś tu na milion, i ten likier, wiesz się chwilą. A i ty prędzej get the continental, zakupy na inny continental. Na motelka, w pięknych piękach, każda z tych przyjemników, które widzę, okej.